Cześć i czołem. Jest 29 czerwca 2021 roku. Godzina aktualnie 19.20. Jadę do Brzuzy. Na startowisku umówiłem się z Arkiem. Dzisiaj na 22 mam do pracy, także nocka przede mną. Trzeba się zrelaksować. Myślę, że tak jak wczoraj, godzinka kolejna w powietrzu pyknie. Trzeba nabierać doświadczenia, kolejne zawody przede mną i ćwiczyć trzeba. Także każda godzina w powietrzu daje nowe możliwości i trzeba to wykorzystywać. A pogodę również, ponieważ znowu mamy okienko pogodowe. O 20 wiatr ma tendencję spadkową do 3 metrów na sekundę, także do zachodu słońca będzie można polatać. Kolejny tydzień zapowiada się znowu burzowo. Deszcz od jutra, także znowu nie będzie można polatać. Zapraszam do oglądania dzisiejszego lotu, dzisiejszej relacji z przelotu. Odśpiewa. No a teraz jak lepiej? Pora zmienić buty, Adaś! Na trampki!
zobacz na godzinę drugą. Bardzo ładnie Warszawę widać. Fenomenalnie, dzisiaj jest jak w masełku. Praktycznie zero wiatru. No i przed nami, moi drodzy, Rogorzek, miejscowość Letniskowa. Bardzo ładnie położone miejscowości wzdłuż Radomki. A w oddali widać Wolę Chodkowską, popioły i elektrownię w Kozienicach. Ja już niestety muszę powoli szykować się do lądowania, ponieważ dzisiaj na los do pracy. No i jesteśmy w tej chwili nad Adamowem. Chciałeś, Tomek, zdjęcia z Adamowa? Proszę bardzo. Arek, lądowanie bardzo szybkie, zero wiatru. No Jarek wyłączył silnik i do lądowania. No tak mówiłem, bardzo szybkie lądowanie. Nie nadgoniłem. No. Żółwik do przodu. Latałbym dłużej, ale niestety trzeba jeździć do pracy. A siła wyższa. Ale dzisiaj naprawdę powiem ci, że było jak w masełku, rewelacyjnie. Było super spokojnie. W końcu polataliśmy obok siebie. Chociaż cokolwiek. No właśnie, coś były problemy z radiem. Strasznie trzaski były od ciebie i nic nie było słychać.
ja nie wiem, czy nie przestawiłem w jakiś sposób mojego radia, wiesz? Trzeba będzie nad tym opracować. Dokładnie. To znowu polatane, na razie. Trzymaj się. Cześć. No, również wszystkiego dobrego.